Dzień dobry. Dzisiaj zostanie powtórzony test prędkości PZL 50 Jastrząb. Ostatni ten film pokazywał osiągnięcie prędkości 180 km na godzinę. Ja już wiem, został popełniony błąd. Tak, popełniłem błąd i to bardzo szybko mi wyszło. Otóż przez wykonywanie akrobacji to ta prędkość została znacznie zawyżona. Praktycznie nie wieje, warunki są bardzo dobre. Powtórzę ten test i zobaczymy, jak to będzie w locie poziomym, bez żadnych akrobacji. Ile nam kilometrów wyjdzie? Dobra, to co? Startujemy i zobaczymy, co będzie. Lot raczej taki w kategorii poziomych prawie. Bez akrobacji w każdym razie. Jeszcze większą pokazuje prędkość niż wcześniej. Ty człowieku, przecież to jest rakieta. Ty wyślij to Ukraińcom, to wygrają wojnę, chłop człowieku. Nie, 106 pokazywał. Nie, no coś jest nie tak. Czemu? Bo pokazuje cały czas 213 maksymalną. No dobrze, pokażę to, co tutaj się wyświetliło i szczerze mówiąc, to ile miałem wcześniej teorię związaną z tą akrobacją, no to teraz coś powoduje tutaj zakłamania, jeżeli chodzi o wyniki, bo w tej chwili to ta prędkość to pokazuje nam ją 213 km na godzinę, ale w trakcie lotu kontrolowałem, to pokazywało tam rzędu 115 do 120 km na bieżącym wyświetlaniu. Z jakiegoś powodu ta maksymalna tutaj skacze do 203. Zmienię ustawienie anten, żeby antena od odbiornika była troszeczkę inaczej ustawiona, żeby nie była tak blisko anteny GPS-u. I jeszcze raz spróbuję. No dobrze. Nie wiem, co jest przyczyną. Teraz pokazuję mniej więcej dobrze, jak się przemieszczam. Zobaczymy. Zobaczymy za chwilkę. Mamy maksymalną 62, 78. No i dobra, rozpędzamy go. To 16. Ty, no spokojnie, przecież nowym motorem szybciej nie pojedzie. Dobrze poszło. Dobrze. I już mam pewną teorię, co tu się wydarzyło. Już więcej nie wyciągnę z niego. Lądujemy. I wylądował. Jastrząb wylądował. I teraz wynik jest dość prawdopodobny zresztą. Za chwilę. Samolot cały. Jest dość pancerny wyszedł w tej wersji. Mam samolocik. Zresztą wcale nie ubolewam nad tym. Silnik wyłączony, tu wszystko zablokowane, dobra. Wracamy sobie na stanowisko i omówimy wynik. Wiatr podniósł się. O, i powiem ci przeciwnie, że zazwyczaj wieje. To też trzeba wziąć zaraz pod uwagę. No dobrze. Moi drodzy. Ja miałem teorię, że to przez akrobację. Ale jak sobie obejrzałem
Zresztą już wcześniej o tym myślałem, ale nie sądziłem, że będzie to miało znaczenie. A jednak najprawdopodobniej zakłócenia wprowadzał odbiornik. Tylko że w tym systemie, używając telemetrii, to jest jednocześnie nadajnik i prawdopodobnie to była przyczyna tych ogromnych wyników, zakłócenia. Być może zakłócona była sam GPS, antena GPS-u. Nie wiem, nie będę wnikał, akurat to zostawiam tutaj specjalistom, jeżeli ktoś miałby ochotę, to może to sprawdzić. Natomiast po przestawieniu anten, to znaczy usunięciu anten z pobliża tutaj GPS-u, mamy wynik, uwaga, 124,7, co jest dość wiarygodnym wynikiem, ponieważ 120, niespełna 120, jak dobrze pamiętam, czy około 120, udało mi się wyciągnąć 0, a tutaj no powierzchnia, tutaj ta czoło tego jastrzębia no jest dość duże i ma czym hamować mimo mocy tego silnika. Także tak, zgadza się, nie lata z prędkością 180, nie lata 200, a 125, i obserwowałem tutaj i faktycznie nie było skoków, ten przyrost był taki dość płynny, bym powiedział. Może mniej będzie widać samolot, bo miałem opuszczoną głowę i patrzyłem tutaj na aparaturę i drugim okiem na samolot, no ale udało się i wydaje mi się, że ten pomiar już jest dość wiarygodny. Dziękuję, na tym etapie kończę testy i do zobaczenia.